Magda, jesteśmy dzisiaj na gali wręczania dyplomów młodym projektantom. Też jesteś projektantką, wspierasz też innych młodych projektantów? Tak, oczywiście wspieram, bo myślę, że konkurencja w takim biznesie nie jest dobra. Myślę, że powinniśmy sobie pomagać i wręcz czerpać inspirację, tak? Młodzi projektanci od starszych projektantów i ja tak samo to też tutaj przyszłam po to, żeby może zaczerpać jakichś inspiracji, zobaczyć co ci młodzi projektanci chcą pokazać, bo oni zawsze mają jakieś nowe pomysły, formy, kroje, zawsze możemy się czegoś nowego dowiedzieć i myślę, że to jest tak fajne pod tym kątem, że młodzi projektanci dają taką świeżość do swoich projektów. Oni się nie boją nowych form, fasonów, nie boją się krytyki i dlatego oni idą na całość, a że tak powiem starsi projektanci no niestety zachowują już pewne formy, kroje, które się dobrze sprzedają i dlatego tutaj możemy zawsze zobaczyć coś innego, coś co może nas nawet zafascynować, podpowiedzieć nam nawet jakieś nowe fasony, dodać inspiracji, głównie myślę, że to jest fajne w takim przedsięwzięciu jak tutaj, czyli w tych pokazach. I myślę, że powinniśmy się wspierać, tak, zdecydowanie powinniśmy się wspierać i powinno być więcej takich pokazów. A powiedz mi, moda dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czym jest według Ciebie? Co jest dzisiaj teraz modne? Co jest modne? No powiem tak, jesteśmy podzieleni na pewno na osoby, które lubią klasykę. Biały, czarny i bardzo klasyczne formy. Drugie panie są bardzo odważne, tak? Czyli właśnie to, co też ja projektuję. Ja bardzo projektuję stroje odważne, printowe, dużo mam koloru i ja bardzo bym chciała, żeby Polki ubierały się w kolor, a niestety jeszcze nie jest ten czas, bo widzę, że jest może 5% Polek, które bardzo lubią kolor, reszta niestety bardzo stonowanie się ubiera, tak? Moje spódnice są takie, że jak się je założy, to niestety nic już więcej nie potrzeba. Tak, można założyć czarną bluzkę, czarne szpilki, czarne rajstopy i założy się komiksową spódnicę i to już wystarcza. Także to jest właśnie fajne, żeby się też bawić ubraniem, pokazywać siebie, bo kobiety jeszcze troszkę nie lubią się wyróżniać z tłumu, są szare i jak chodzimy po ulicach, to niestety to widzimy, że każda kobieta jest prawie taka sama, a jak się ubierze kolor czerwony, czy jakiś żółty, tak jak jestem dzisiaj ja, to się wyróżniamy z tłumu, tak? Także myślę, że powinniśmy bardziej się nie bać, stawiać na siebie, być odważne i powiedzieć nie, to jestem ja się tak dzisiaj czuję, ja chcę być dzisiaj tak ubrana i ja to założę. I mimo wszystko, nawet jak ktoś będzie na mnie patrzał, to dobrze, no, jestem centrum zainteresowania? Jestem, to przynajmniej zwracam uwagę na to siebie. To jeszcze się tak dzieli na pogody na dworze, tak? Jak jest wiosna, przychodzi lato, to bardziej odważnie, kolorowo się ubieram, nawet wręcz jaskrawo, tak, a jest zima tak, i wszyscy chodzą na czarno. Z jednej strony jest to spowodowane tym, że wiadomo, jest deszcz, możemy się ubrudzić, ale powiem szczerze, ja jestem dzisiaj w czerwonym płaszczu. Mimo wszystko. Już teraz idzie wiosna, to już teraz będzie. Tak. Powiem szczerze, jeżeli byś się mnie spytała, co mam w szafie, czy mam czarny płaszcz? Ja Cię obserwuję, to ja wiem mniej więcej, co masz w szafie, więc mi się strasznie to płaszcz. Oto jest pytanie. Zapraszam Cię do mojej szafy, to zobaczymy, czy mam czarny płaszcz. Bardzo chętnie odwiedzę i przejrzę szafę. A powiedz mi, co dzisiaj wspierasz kogoś? Znasz tutaj tych projektantów, czy to pierwszy raz będziesz? Nie, dzisiaj jestem pierwszy raz. Mam nadzieję, że będę też zaproszona następnym razem. Dzisiaj jestem bardziej w takich celach, żeby zobaczyć, co to są za projektanci, poznać ich, porozmawiać z nimi. I bardzo byłam ciekawa właśnie, co oni tworzą, jaką mają ideę, jaki pomysł mają na każdą kolekcję. Bo wiadomo, za każdą kolekcją idzie jakiś pomysł, jakaś idea kolekcji. I właśnie jestem tego ciekawa, co młodzi projektanci mają w swoich głowach, co tam siedzi. Bardzo jestem tego ciekawa, bo ja na przykład jestem bardzo crazy, także dlatego moje takie projekty są crazy i wszystko jest szalone, kolorowe i to tak wygląda. No jestem po prostu taka chaotyczna. Ja widziałam tam kątem oka, powiem Ci, tak, że fajnie, fajny będzie pokaz, fajne rzeczy. Super, to się bardzo cieszę. To mam nadzieję, że też trochę inspiracji wezmę od tych młodych projektantów, porozmawiamy, bo ja bardzo też lubię rozmawiać i mam nadzieję, że oni się czegoś... Ja od nich wezmę jakieś inspiracje, a oni też ode mnie, dokładnie. Czyli w rozmowie mam nadzieję, że coś od siebie nauczymy się. Dokładnie, tak. Tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Również.